Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Cię na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj sprawdzimy sobie wszystkie nowości w najnowszej aktualizacji na listopad. Pojawiły się 4 nowe wyścigi szosowe. Pierwszy jest tutaj, drugi jest tutaj, trzeci jest tutaj i czwarty jest tutaj. Tutaj już chyba mieliśmy kiedyś, tylko że jechało się w drugą stronę, nie? Taki wyścig. To są oficjalne wyścigi, to nie są te tworzone przez graczy. Także nowość oczywiście bardzo fajna. Będzie trzeba się nauczyć nowego wyścigu. Mam tylko nadzieję, że będą one dostępne w rywalizacjach online, gdzie będziemy się ścigać z innymi graczami, a nie tylko tak dodane sobie na mapkę. Kolejną nowością jest powrót toru owalnego, który będziemy mieli możliwość przejechać w jeździe dowolnej, nie tylko w wyścigu, jak mamy możliwość zrobić to w każdej chwili, gdzie możemy przetestować nowe samochody dodane do gry, a jest ich aż 9. Nie licząc oczywiście pakietu, z tego pakietu będziecie mogli zobaczyć sobie odcinek całkowicie oddzielnie, ale na przykład takim najciekawszym moim zdaniem samochodem z tego pakietu jest ten, który nazywa się Tinger 21C. Za każdym razem muszę sobie sprawdzać, jak on się nazywa, bo nazwa jest dziwna, to jest nowa marka. Mamy aż 20 nowych felg. Zobaczmy, jak one wyglądają. Ojej, ale ta lista wolno się przewija. U was też tak? O, tutaj mamy na przykład nową felgę. Tutaj było coś nowego. Jezu, tragicznie się to przewija. Zmieniacie w ogóle felgi w samochodach? Czy macie to gdzieś? Ja to tak. Okej, te standardowe mogą być, nie? I tak zaraz zmienię całe auto. Pojawiły się 3 nowe bodykity. Tutaj mamy Pontiac Firebird Trans AM Grand Theft Auto. Żartuję, GTA oznacza co innego. Tak, tutaj mamy takie opcje tuningowe, ale jak wejdziemy sobie w pakiety, to proszę bardzo, pojawił się nowy pakiet, ale przypomina to pakiet z BMW 850 CSI, nie? Bardzo podobny. Kolejny body kit jest do Forda Mustanga Shelby GT 350R. Mamy takie coś, no, już taki ciekawszy body kit. Taki, można powiedzieć, mocno ingerujący w wygląd, nie? Znacznie się samochód poszerza, no i teraz można go zrobić na drift. Chyba ten spoiler jest też nowy, ale nie jestem pewny. Jezus, co to jest? Okej, okay. No ciekawy, nie? Taki niski profil tego spoilera. Fajnie wygląda. Trzeci body kit zmienimy sobie w Camaro ZL1. Tutaj mamy jeszcze kilka takich opcji tuningowych. Możemy... O, też jest ten taki wielki spoiler, zobaczcie. Nie wiem, czy to jest nowość, ale nie widziałem go wcześniej w Fordzie. Tutaj mogliśmy sobie parę rzeczy pozmieniać. O, maskę można ciekawą dać. Nie, bo oni tam mówili o tych bodykitach, ale... pewne rzeczy mogły się też poddawać dodatkowo. No i tutaj mamy chyba podobny bodykit do tego mustangowego, ale nie ma napisane, jakiej to jest marki. Może po prostu twórcy sobie takie coś wymyślili, nie? I zmienia nam się maska, nie możemy mieć tej niestandardowej, jak wybieramy ten bodykit. Ciekawe. Tak? I to jest ostatni bodykit, czyli dodali 3. Pojawiło się aż 13 nowych wyróżnień, które możesz sobie zdobyć i odblokować nagrody za nie. Dotyczą one w większości nowych torów, które się pojawiły. Tych szosowych, o których mówiłem wcześniej. No i trzeba tam na przykład czyste okrążenie, czy tam czysty przejazd na jakimś torze załatwić, nie? I tyle. I dostaniemy za to jakieś tam punkty. I nową nowością są tak zwane vouchery dla samochodów. I to jest nic innego jak voucher, który upoważnia cię do kupienia jakiegokolwiek samochodu w grze. I te vouchery możesz sobie kupić za realną gotówkę. I tak, za 5 dolarów są 4 vouchery, za 10 dolarów jest 10 voucherów i za 19 dolarów jest 24 vouchery. To jest bardzo proste. Jeden z takich voucherów dostawaliście chyba na początku gry i mogliście sobie wybrać jakikolwiek samochód z Auto Show. I nie dotyczy to samochodów, które są do zdobycia w playlistach festiwalowych, tych takich unikalnych, ani samochodów z Carpaków. Czyli nie może być tak, że kupisz sobie voucher i wybierzesz sobie ten samochód z Carpaka i on będzie twój. Nie. To dotyczy tylko i wyłącznie zakładki Auto Show, czyli po prostu salonu samochodowego. Pojawi się też 9 nowych samochodów.
bo ta aktualizacja niesie nazwę American Automotive i w nowych kolejnych playlistach oczywiście skupiamy się tylko i wyłącznie na samochodach amerykańskich. Wśród tych 9 samochodów najciekawszym będzie Chevrolet Corvette Z06. To nie jest ta starsza korwetka, to jest taka mocniejsza wersja C8 z tym silnikiem montowanym centralnie. Mamy też Lucid Air. To jest taki samochód bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i bezpośrednia konkurencja dla Tesli, ale jest to taki bardziej ekskluzywny wóz. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie funkcjonował w Fordzie. Oczywiście jest to samochód elektryczny. No i pojawi się klasyka kina, czyli Lincoln Continental z 1962 roku, a poza tym pojawią się Plymouth, Belvedere, Chevrolet Nova Supersport, takie starsze autka po prostu, Pontiac Firebird na przykład, o, a tu jakiś ciekawy, tak wygląda jak Camaro na miniaturce. Pontiac GTO Judge, Roscion Q1 z 10 roku, czyli takie nowsze autko, ale przeważają właśnie te takie starsze muscle cary i takie bardziej klasyczne furki. Na przyszły sezon ma się pojawić zimowa Kraina Czarów, mam nadzieję, że jakaś odświeżona, i oczywiście nowe samochody. Jestem ciekawy, co twórcy przygotowują dla nas na grudzień. Mam jakieś takie ludzkie przeczucie, że będzie to coś ciekawego. A was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Hejas.